przypominać, że to jest 75. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Armia Krajowa skupiła wszystkie organizacje walczące o wolną i niepodległą i suwerenną Polskę. Organizacja ta w 1944 roku, czyli w okresie największego rozkwitu, liczyła 360 do 380 tysięcy żołnierzy, zarówno na Kresach w Polsce centralnej, jak i na ziemiach zachodnich. Są to ludzie, na których później zbudowano opozycję demokratyczną i również taki etos walki o państwo demokratyczne, które mamy od roku 1989.